Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Do czytelnika dobrej woli. Praca około pisania i na polski nasz język przekładania żywotów świętych, którą za pomocą boską przed lat 32 podjął, do tego mnie czasu pociechą wdzięczną ochładza. Iż widzę te księgi w ręku ludzkich, które mi pobożni gospodarze domy swe i stoły okrasili, i duchowni, i uczeni, i wszyscy wobec na nie łaskawi, a ich czytania nie odmiatają. Co i po tym znać, iż okrom wileńskiego pierwszego wydania, już to 8 raz tu w Krakowie z prasy te księgi wychodzą. Dojrzałem tego, jako już w życiu mym ostatniego wydania. Bom blisko śmierci, a do lat już 77 przystępując, nie mam do dłuższego wieku nadzieje. Jeśli by przyszło czego poprawić, a błędu się ludzkiego pokutą i nagrodą nie wstydzić. Augustyn Święty szczęścia tego od Pana Boga pragnął, aby to, co młodszym będąc pisał, w starości przejrzeć mógł i poprawą, gdzieby się na czym omylił, nagrodzić, a tak z śmiercią omyłek nie odbiegać. I dał mu Pan Bóg napisać księgi Retractationum, w których pokazał, co młode lata, a co stare umieją. Przybywa w starości baczenia i samo doznanie i rzeczy rękoma piastowanie naukę dostałą rodzi. Trafiłem na roczne dzieje kościelne kardynała Baroniusza i z przekładu 12 ksiąg albo tomów aż do roku pańskiego 1300, których mi Pan Bóg roku 1607 dokonać dał, wiele rzeczy zrozumiał do poprawy w tych żywociech świętych służących. I wedle lichych siłek moich, przeglądając znowu te wszystkie żywoty, uczyniłem z daru Bożego, co potrzeba przyniosła. Do tego się przychylając, co mi ten wielki i uczony i w dziejach kościelnych biegły kardynał do przestrogi i porównania ukazał. Przetoż tym też imieniem znowu Ciebie, wdzięczny czytelniku, do czytania tych żywotów świętych namawiam. Nie żałuj czasu, bo go dobrze obrócisz, który drugdy na próżności trawisz, gdy z pajęczyny płótno robisz, a z piasku zamki z dziećmi budujesz i motyle na powietrzu chwytasz, które pojmawszy porzucić, boć i ręce zmarzą musisz. Mówię, iż zabawy wszytkie w niestatku świeckim, jeśli duchowne opuścisz, do pożytku ci nie przyjdą, a je mi dobry czas i na wiecznych dóbr nabywanie dany utracisz, a żadną go pokutą, gdy minie, nie wrócisz. Jeśli na niebo i gwiazdy i słońce tak piękne z rozkoszą patrzysz, jeśli ozdoby ziemię w górach i pagórkach i polach, w zieloności i kwieciu i w rzekach i lasach i gajach ślicznych uciechę tobie miłą dają, jeśli na ptakach, śpiewaniu ich i piórkach pięknych i na zwierzach rozmaitych, dzikich i domowych oko twoje chłodzisz, a jako się patrząc na święte Boże nie ochłodzisz. Bo wszytko nierozumne stworzenie jest, jako ślad tylo Boga nieogarnionego, a święci są jak twarz i obraz i podobieństwo Jego. Na Boga jeszcze patrzeć nie możem, ale obrazem Jego ucieszyć się możem. O, jako wielka ochłoda, święci są obrazem Boga żywego. O, jako pięknie i miło na nie patrzeć. Święci, malowaną twarz boską cnotami boskimi i od Boga wlanymi na sobie mają. O, jako wdzięczny to obraz, o, jako oczy wiernych uwesela. Gdyby obraz jaki piękny mówić miał, takie by słowa do patrzącego na się puszczał. Na mnie patrząc, tego miłuj, czyjem jest. Jeśli ci się podobam, a oczy i serce twoje do siebie porywam, a jako cię ten do siebie i zamiłowania swego porywać nie ma, którego cień tylo i obraz na mnie jest. Bychmy na święte często patrzyli, pewnie bychmy w miłości ku Bogu gorzeli. Oni są piękniejsi niżli niebo, słońce i gwiazdy. Oni są ozdobioną komorą i łożnicą Pana swego. W nich odpoczywa, one dary swemi najwyższymi okrasza, jakich słońce i niebo i stworzenie wszytko bezrozumne nie ma. Przetoż na nie i dary Boże w nich patrząc, do zamiłowania dobroci, szczodrobliwości
i miłosierdzia Pana Boga naszego pobudzić się możem. Nabędziesz i przyczynisz sobie mądrości i rozumu do zbawienia i życia pobożnego w tych świata tego ciemnościach i błędach przemieszkiwając. Bo święci nazwani są światłością od Pana Jezusa i mają pochodnie w ręku swoich, to jest naukę i przykłady cnót chrześcijańskich, których słuchając i na nie patrząc, mędrszymi zawsze być, a głupstwo i ślepotę błędów i grzechów oddalać od siebie możem. Jako kto z mądrym obcuje i przemieszkiwa, takim też sam zostaje. I być nie może, aby się co do niego z towarzystwa nie przypoiło. I przetoż radzi Pismo uczęszczać do mądrych. Między starymi prawi, a mądrymi przebywaj i do ich mądrości z serca przyłączaj, abyś na nich powieści Bożych słuchać mógł i gdy ujrzysz rozumnego, wstawaj do niego, a wschody drzwi jego niech pociera noga twoja. Wprawdzie nie zawsze o mądrego u nas łacno, ale w tych księgach je zawsze masz i niedaleko ci ich szukać. Przebywajże z nimi, rozmawiaj, dziwuj się rozumowi ich, słuchaj co mówią, patrz co czynią, a serca się ich rozmiłuj jako mistrzów twoich. Ujrzysz, iż się na wielki i prawy rozum zdobędziesz i jako Pismo mówi, ziści się na tobie. Kto z mądrymi chodzi, mądrym będzie, a przyjaciel głupich podobnym się im stanie. A chociażmy sami źli i do dobrego oziębli, wżdy dobre i gorące w cnocie sługi Boże miłujmy i na nie radzi patrzmy. Pierwszy stopień do piekła w grzechach leżeć, a ostatni o poprawie nie myślić i dobremi się brzydzić. I na nie jad złości wypuszczać. Jeśli się pierwszego stopnia nie uchraniamy, wżdy do ostatniego nie przychodźmy. Król Joram, acz sam był niedobry, jednak jako Pismo mówi, prosił Giezego, sługi proroka Helizeusza, mówiąc, powiadaj mi wszystkie wielkie dzieła, które czynił Helizeusz. Słuchać żywota wielkiego proroka pragnął, za czym o pokucie w grzechach swoich pomyślić i do niej się pobudzić mógł. I my w grzechach i nieprawościach brodząc, przykładów wżdy świętych słuchajmy, a powieści o ich wielkich cnotach i pokutach przyjmujmy do serca. Miejmy wżdy wolą, kiedy do poprawy przychodzić, patrząc i na te, którzy także grzesznymi będąc jako i my, do wielkiej łaski boskiej przyszli. Samo na nie patrzenie wzbudzi ku ich cnotom miłość, a gdy je zamiłujemy, do naśladowania prędko się pobudzić możemy. Czego oko nie widzi, tego serce nie pragnie. Patrzajże na te święte, czytając ich żywoty, rozmiłujesz się cnoty ich i za tym się u tego ognia zagrzejesz i do takiej się roboty, w jakiej oni pracowali, puścisz. Nie słowy cię namawiają, ale działaniem i czynieniem. Rychlej się uczeń u tego mistrza nauczy, na którego robotę patrzy, niżli u tego, który tyle o robocie mówi. Pisze święty Augustyn, iż dwa dworzanie tylko żywot świętego Antoniusa czytając, wnetże powstali i żywot odmienili. Co i samemu pożyteczno było, gdy czytając prostych ludzi wielkie ku Panu Bogu zamiłowanie i wzgardę świata i samych siebie, zawołał. Powstają, prawi, prostacy i niebo porywają, a my z naukami naszymi w głębokie piekło wpadamy. Anastazjus, czytając męczenników świętych dzieje, do męczeństwa się zapalił i szukając go między swemi Persami, nalazł je i grzechy swoje obmył. I do tego czasu sławim postępki jego. I innych wiele czytaniem się takim naprawiło, jako tu doznasz. Nie ma jest retoryka, ale dzielna bardzo i mocna namowa, patrzanie na cnotę, która jako piękna i wdzięczna i naturze naszej rozumnej wrodzona, milcząc sama do siebie ciągnie i za serce chwyta. Dlatego i poganie historię pisali, sławiąc ludzie mężne i za ojczyznę i dobre pospolite zdrowie kładące, aby młodzi potomni patrząc pobudkę do ich sławy naśladowania brali. Wielką by szkodę potomstwo odniosło, gdyby się chwalebne dzieła ich zataiły,
jakobyśmy nieradzi widzieli, aby się tacy rodzili i takimi postępki sławni i ojczyźnie pożyteczni byli, a rodzaj taki nie ustawał. Do tego sromota jest wielka, gdy kto zacne i świetne rodzice i powinne i przodki swoje ma, a o ich sprawach nic nie wie i bez przymówki nie jest, jakoby nie wiedział skąd jest i skąd wyszedł. Rodzicy i przodkowie nasi, duchowni bracia i powinni, są święci Boży, od których heśmy wiarę w Boga jednego i chrzest święty i naukę, a drogę do zbawienia wzięli. I oni nas w Bogu urodzili. Nie znać ich i o ich sprawach nie wiedzieć, głupstwo jest niemałe i srobieźliwe, i dziecinna prostota. Pytać się, a ich cnych spraw naśladować i zrodzenia się tak zacnego do naśladowania i wyrażenia cnót ich pobudzać, to rozum synów dobrych. A jako się o nich dopytasz, jeśli czytać starych dziejów, albo ich słuchać nie będziesz? Z takiego czytania umocnisz się w wierze katolickiej i łacno poznasz i potępisz wszystkie kacerstwa. Gdy obaczysz, iż ci wszyscy święci w kościele się rzymskim i katolickim, w tym domie co i ty, na takich potrawach duchownych, których i ty pożywasz, wychowali. Wszyscy tak wielkimi i tak świętymi w tym domu zostali, wszyscy tak wierzyli i cuda tak znacznie w tej wierze czynili, i uradujesz się, iż w ich uczestnictwie mieszkasz, na ich ojczyźnie i nauce, i przy skarbach zbawiennych, i dziedzictwie ich zostajesz i z nimi się jedną wiarą i miłością wiążesz. Poznasz, jaka to matka Kościół święty, katolicki i rzymski, która takie święte zawsze rodzi i takie dzieci wychowywa. I tym nowe sekty i herezje wyświecisz, z głupstwa się ich śmiejąc. Iż swoich ojców i przodków ukazać nie mogą, jednodawno potępione heretyki, które oni z piekła wskrzesić usiłują. Doznasz, iż my, katolicy, ludzie Kościoła Rzymskiego, przodki swoje i przezacne dzieje ich, i wiarę i żywot ich ukazać, i starożytnością i nieumierającym rodzajem ich, i rozszerzeniem po wszystkim świecie i po wszystkie wieki potomstwa i synów ich, pochlubić się możem. Na oko poznasz, iż heretyckie chałupki z gliny i z fałszywych nauk zbudowane nie trwały, ginęły, ustawały i w jednym ciemnym kącie obalenia czekały i teraz go nie ujdą. Najdziesz tu na swój stan, w którym cię Pan Bóg postawił, przykłady i wzory pobożnego na świecie obeścia. Tu biskupi, kapłani, zakonnicy, królowie, sędziacy, panowie, młodzieńcy, małżonkowie, wdowy, panny, mniszki znajdą życia swego prostowanie i nauki z przykładów równych sobie stanów. W kłopotach też i pokusach i krzyżach, i w niemocach i innych doległościach od Pana Boga na cię posłanych, ochłoda cię potrzebna potka. Obaczysz, iż taka jest droga do wielkiego w niebie szczęścia. Taka ciasna forteczka do wiecznych pociech, którą wchodzić mają wybrani Boży, a minąć jej nie mogą. Na nie patrząc, uspokoisz ciężkości i trudności twoje i dać w nich Pan Bóg sławne przed anioły i ludźmi zwycięstwo. To czytanie dać za pomocą boską w dobrym utwierdzenie, we złym przestrogę, w pokusach rozum, w zachwianiu zatrzymanie, w pracy wytrwanie, w niemocy ulżenie, w próżnowaniu dobrą zabawę, w tęskności ochłodę, w rozmowie zbudowanie, przy obiedzie potrawę duchowną i inne, jako sam doznasz pociechy. Na koniec, obacz niewymowny pożytek wiadomości o świętych, którzy przed nami byli, iż Pismo Święte i Biblia mało nie wszytka takimi o świętych powieściami zagęszczona i natkana jest. Tam żywot Adama pierwszego, Abla, Enosa, Enocha, Noego, Abrahama, Izaaka, Jakoba, Joba, Józefa, Mojzesza, Jozuego, Kaleba, Samsona, Samuela, Dawida, Salomona, Jozafata, Ezechiasza, Jozjasza, Neemiasza, Tobiasza, Judyty, Hestery,
i innych opisany jest. Także i w Nowym Zakonie, a zaż to bez wielkiej przyczyny jest, nie jest, skąd nauka i wszystkie posiłki nasze do dobrego rosną. I tam wszczepiona jest zbawienna do cnót świętych pomoc nasza. Te żywoty świętych z Biblii tu je też najdziesz, abyś do Biblii nie tęsknił, w której trudnością tajemnic boskich odrazić się, albo źle czytając zarazić się możesz. A tego nie mów, dosyć mam na tych żywotach z Biblii, bo tam nie masz żywotów świętych zakonu nowego, okrom apostolskich niektórych, i to skąpo i nie do końca. Nowy zakon więcej ma daleko świętych, bo w nim hojniejsza łaska Boża. Krzywdę byśmy czynili zakonowi łaski, gdybyśmy jego uczniów i rodzaju zamilczywali. Krzywdę byśmy czynili Chrystusowi, gdybyśmy ucznie jego opuszczali, a Mojżeszowe tyle sławili. Hojniejszą ma łaskę rodzaj Chrystusów, większy z jego zakonu święci. Płodniejsza jest w święte oblubienica jego, niżli synagoga, macica winna bardzo tłusta, piękne rózgi i na nich drogie owoce wypuszcza. Zakon stary nic do doskonałości, mówi apostoł, nie przywodził. Tam niedorosłe dzieci, a tu mężowie prawie do dzieła się rodzą. Bujniejsza i dzielniejsza krew Chrystusowa już raz wylana, którą się poświęcamy, niżli tam, gdzie jej jeszcze czekano. Dlatego wielką byśmy krzywdę Ewangelii jej czynili, gdybyśmy o synach jej i rodzaju nie wiedzieli, który jest większy daleko i w liczbie, i w wysłudze. Ma nowy zakon wiele świętych, o których się nie pytać i sprawy ich nie wiedzieć i na nie dla naśladowania i pobudki nie patrzeć, wielka by nam była szkoda. A żebyś nie wątpił nic o pewności powieści tych około świętych nowego zakonu, umocnia cię Kościół Boży, który ich święta obchodzi. I one u ołtarza przy nadrozszej ofierze wspomina, i modlitwy ich do Chrystusa ochotnie i z wielką nadzieją używa. A jakoż w tym, co świat wszytek uwierzył i Kościół Święty twierdzi, oszukany być możesz. Pisali te żywoty świętych naprzód, oni naznaczeni pisarze od dziejów męczennickich, zwłaszcza w Rzymie i po innych miejscach, którzy sami na to patrzyli i których pisma Kościół ma za nieomylne. Pisali wielcy święci i doktorowie, jako Atanazyjus, Hieronim, Augustyn, Ambroży, Bazylius, Nazian Zenus, Gregorius Rzymski i Turoński, Beda i inni główni i wielkiej pobożności i prawdy, a jako zmyślać, co mogli, u których nigdy w uściech ich kłamstwo miejsca nie miało. Pisali i inni późniejszy, którzy sami na to patrzyli, co pisali, albo od drugich mieli i nikt im fałszu w tym zadawać nie mógł. Jeśli pogańskim historiom wiarę daję i w rzeczach trudnych do wiary, a czemu tym mężom, którzy bez przygany żyli, a nigdy doznani w kłamstwie nie są, i to pisali, co ludzie pomnieli i pomnieć mogli, i gdzie ludzka pamięć dochodziła, wiary dać nie mamy. Chrześcijańskie cnoty pewniejsze są, niżli pogańskie, którzy bez łaski Bożej i darów Ducha Świętego pisali i prędzej w grzech z próżności jakiej i pochlebstwa upaść mogli. A dziwuj się temu, iż rzadki jest, który żywot świętych wypisował, aby się sam nie poświęcił. Tę pracą około takiej roboty mieli sobie za przednią i u Pana Boga płatną, i ludziom na pożyteczniejszą. Grzegorz Święty Wielki wiele ksiąg pisał, a na żadne tak wielkiego pokoju nie szukał, jako na dialogi, w których żywoty świętych zbierając je wysławił. Choć się ta zabawa zda nie tak świetną i zaleceniem do wcipu wielkiego udatną, i od której podobno inni mało baczni i na sławę z rozumu u ludzi łakomi uciekają, jednak nie co mnie, ale co wszem pożyteczno, to mi milszego być ma i do tego się z ochotą rzucić mam. O nędznasz nasza nauka, w której sławki tyle łapamy, a na zbudowanie dusz ludzkich nie patrzymy. Zażywaj tej małej pracy na milszy czytelniku, a w wierze świętej katolickiej mocno stojąc, czcij święte Boże i umiej ich sobie używać do pomocy do Chrystusa, nie jako do zbawienia pośredników, ale jako do modlitwy wielkich pomocników,
aby prośby Twoje do Pana Boga przez Jezusa Chrystusa przystęp miały, przyjaciół Chrystusowych do Chrystusa nabierz, aby wysługi Jego Tobie służyły i zbawienny na Cię pożytek ich obrócić się mógł. Boga prosim, z świętymi prosim, ale przez mękę, śmierć i wysługi jednego naszego pośrednika prosim. Inszy przyczyńca, co za mną prosi, a inszy pośrednik, co za mnie płaci i wszytki długi moje za mnie znosi. Pierwszą rzecz czynią święci, wtórą sam tylo Pan nasz Jezus Chrystus. Nie czytaj tych żywotów jako samę historią, abyś tylo wiedział, ale jako naukę i żywą Ewangelią, abyś się z niej do czynienia pokuty i dobrych uczynków pobudzał. Przeczytawszy, obróć się do samego siebie, a mów. A ja co czynię? Czyli mnie tej wiary, co i ci? Czyli inszy Bóg mój i Chrystus, przez którego ci sobie takie dary jednali? Czyli ja nie z takiegoż ciała uczyniony, co i oni? Czyli to nie jednej krwie ze mną bracia i synowie matki mojej? A zawstydając się bardzo lenistwa swego, proś Pana Boga jako Elizeusz, abyś miał dwojakiego ducha mistrzów Twoich i braciej rodzonej Twojej, aby krew tegoż Ojca i Matki w Tobie, także dzielna i mocna, do cnót świętych zakwitnęła. Jeśli trafisz na żywot stanu Twego, wszytko Ci się przyda, co tam jest, a jeśli na insze, tam wszytko chwalić i wszytkiemu się dziwować, ale nie wszytkiego naśladować możesz. Użyjesz roztropności, patrząc, co Twemu stanowi służy. A jeśli na stan doskonalszy o przeniesieniu myślisz, błogosławieńszy i z przykładów takich sposobniejszy do tego zostaniesz. Tego, co wszytkim stanom potrzeba, a bez czego się Panu Bogu podobać nie możem, napilniej w tym czytaniu doglądaj, co w każdym świętym znajdziesz. To jest gorącej ku Panu Bogu miłości. Choć w wielkich albo małych postach i utrudzeniu cielesnym, pokory i wyniszczenia samego siebie, wzgardy świata tego i sławy jego, łaskawości, miłosierdzia, modlitwy, uprzejmości, posłuszeństwa i czystości sumienia niepokalanego. To Ciebie z tych przykładów niechaj zawsze ubogaci. Wiele zyszczesz, gdy tego sobie nabyć będziesz umiał. A gdyby ich chciał zapalczywości onej wielkiej w postach, niespaniu na modlitwach, biczowaniu, trudzeniu ciała naśladować, radzi się spowiednika Twego albo sprawcę duchownego. Bo nie wszystkim Pan Bóg tych darów rozdaje. Długa suknia na karlika się nie przyda, a rychlej się w niej uplecie i powali. Około cudów strzeż się, abyś wątpienia grubego nie miał, mocy boskiej, która niezmierna jest w świętych jego uwłócząc. Dlatego je Pan Bóg wynosi, przez nie i z nimi dziwy czyniąc, abyśmy Pana Boga czcząc, umieli i święte jego szanować, które on sam takimi przez nie cudami zaleca. Duch kościelny katolicki, nigdy czcząc Pana Boga, czcić czeladki i synów jego nie przypomina, iż Pana bez sług i dworu wielce świetnego nie widzi, i czcząc on dwór i syny boskie, cześć ona na Bogu zostaje. Bo je dla Niego, tak sobie poważamy, bez Niego gdyby zostawali, nic by u nas nie mieli. Ale z Nim, jako synowie, słudzy, przyjaciele, dworzanie Jego, wiele mają. Pięknie bych króla uczcił, gdybych dworu jego nie uszanował. Pięknie bych się głowie kłaniał, gdybych ręce i inne członki smołą mazał. Boskiego pokłonu u nas mieć nie mogą. Jedno sam ten boski u nas pokłon ma, który je wybrał i nadał i poświęcił przez Jezusa Chrystusa, Pana i Boga naszego. Mając tedy święte w wielkim uważeniu, taką i tej podobną modlitwę do nich posyłajmy.